Działalność klubu sportowego UKS Szamotulanin to nie tylko mecze i treningi siatkówki, ale również spotkania budujące pozytywne relacje między zawodniczkami, rodzicami i działaczami klubu. Do takich właśnie spotkań zalicza się wieczór opłatkowy, który odbył się 19 grudnia w świetlicy zespołu szkół nr 3. Wzięło w nim udział blisko 100 dziewcząt z trzech grup wiekowych wraz z trenerami i zarządem klubu oraz zaproszeni goście na czele z posłem Jakubem Rutnickim. Jak patrzę na taką ilość młodych sportowców, to naprawdę serce rośnie i muszę Państwu powiedzieć, że i Wam, drogie dziewczyny, że myślałem, że takim najlepszym prezentem pod choinkę to będzie obchodzenie pierwszej wigilii siatkarskiego ośrodka szkoleniowego, który miał powstać w Szamotułach. Nie ukrywam, że było bardzo blisko i ja cały czas nie mogę tego przeżyć, że nie udało nam się tego zrealizować w Szamotułach, ale patrząc tutaj na Wasze twarze, patrząc tutaj na prezesów i wszystkich zaangażowanych, ja mam taką nadzieję, że jeszcze do tego wielkiego projektu siatkarskiego wrócimy, bo patrząc na to, jaką Wy tutaj tworzycie jedną wielką rodzinę, to jestem przekonany, że musimy to zrobić prędzej czy później, niezależnie od sytuacji, mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować, bo po prostu jako siatkówka szamotulska wszyscy na to niesamowicie zasługujecie. Z mojej strony zresztą na bieżąco jestem, jeżeli chodzi o potrzeby, postaramy się coś w tym zbliżającym się 2013 roku też od siebie dać dla Was. Świąteczną atmosferę podkreśliły wigilijne akcenty. Fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa przeczytał trener Piotr Galus. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Po odśpiewaniu kolędy nadszedł czas na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Bogatego gwiazdora, dużo miłości, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz szczęśliwego nowego roku. A teraz, jak nakazuje stara tradycja, podzielę się wszystkim opłatkiem, składając sobie najszczersze życzenia. Gdy wszystkie życzenia zostały już przekazane, nastąpił moment, na który czekają zawsze nie tylko dzieci. W rolę gwiazdorów wcielili się prezes klubu i trenerzy. Najmłodsze zawodniczki otrzymały klubowe koszulki i zostały oficjalnie mianowane przez prezesa na siatkarki. Starsze dziewczęta zostały obdarowane piłkami do siatkówki i markowymi bidonami. Wszyscy otrzymali także wydany kilka dni wcześniej kalendarz klubu, którego karty zdobią najstarsze zawodniczki sfotografowane w aranżacjach u sponsorów, którzy zafundowali ten kalendarz. Tak wspaniałe upominki chciałybyśmy się w jakiś sposób choć minimalnie odwdzięczyć. Także proszę wszystkie o rozdanie. Na zakończenie spotkania wszyscy zostali uwiecznieni na pamiątkowej grupowej fotografii.